Logo NBP. Narodowy Bank Polski. NBP. Centrum Pieniądza imienia Sławomira Skrzypka. Śladami polskiego pieniądza. Odcinek drugi. Narodziny Złotego. Część pierwsza. Dzień dobry. Mam na imię Agata, jestem animatorem Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego. Dzisiaj ponownie spotykamy się w sali Antyk Średniowiecze Nowożytność pod naszym drzewem wiedzy, który symbolizuje wszystkie przekazywane przez nas historie. W ostatnim odcinku dowiedzieliśmy się czegoś o narodzinach pieniądza na naszych ziemiach. Wiem już między innymi, jakie płacidła były używane na naszych terenach, zanim rozpowszechniły się u nas pieniądze, czym były dirhamy, kto zapoczątkował polskie mennictwo oraz gdzie i kiedy pojawiły się u nas pierwsze grosze. I właśnie od tego momentu chciałabym kontynuować naszą dzisiejszą historię. Zapraszam Was do zapoznania się z kolejnymi eksponatami i historiami, które mają nam one do przekazania. Przypomnijmy sobie, że polskiego grosza zwanego krakowskim wprowadził w drugiej połowie XIV wieku Kazimierz Wielki. W tym czasie Polska rozwijała się gospodarczo szybciej niż w wiekach wcześniejszych. Kazimierz Wielki był też ostatnim naszym władcą z dynastii Piastów. Po niedługim czasie władzę w naszym kraju przejął Władysław Jagiełło, który zapoczątkował jednocześnie dynastię Jagiellonów. Na pewno kojarzycie go z wielkiego zwycięstwa nad Zakonem Krzyżackim pod Grunwaldem w 1410 roku. Zwycięstwo to osłabiło zakon, co było korzystne dla Polski również w kontekście gospodarczym. Po wygranej w 1466 roku wojnie 13-letniej Polska odzyskała dostęp do Morza Bałtyckiego oraz do portu w Gdańsku, z którego zaczęły wypływać statki na zachód Europy. W tym czasie przez Polskę przechodziły również ważne lądowe szlaki handlowe prowadzące między innymi do Czech, Węgier oraz Imperium Osmańskiego. A jak już wiemy ze wcześniejszych odcinków, to kupcom głównie zależało na dostępie do dużej ilości dobrej jakości monet. Przyjrzyjmy się zatem mennictwu pierwszych Jagiellonów. Jak widzimy, są to monety dosyć małe, przede wszystkim denary, które znamy z wieków wcześniejszych, oraz półgrosze. I półgrosze były w tamtym czasie najgrubszą monetą naszej krajowej produkcji. I być może zastanawiacie się, co stało się w tym momencie z groszami krakowskimi. Otóż przestały być one produkowane zaraz po śmierci Kazimierza Wielkiego, między innymi dlatego, że mieliśmy małe zasoby srebra i były one przeznaczane na produkcję większej ilości mniejszych monet. Ale to wcale nie znaczy, że w Polsce przestały pojawiać się monety cenniejsze, monety zagraniczne. Wręcz przeciwnie, nadal występowały u nas grosze praskie oraz złote floreny i dukaty. Floreny i dukaty oryginalnie pojawiły się w miastach północnych Włoch, ale bardzo szybko rozprzestrzeniły się na całą Europę i stały się popularne i cenione w innych krajach. Do nas, zwłaszcza w XV wieku, bardzo wiele dukatów i florenów napływało z terenów Królestwa Węgier. Jest to ważny moment w perspektywie pojawiania się naszej późniejszej waluty. Złote monety napływające do nas z zagranicy bardzo szybko zaczęły być w Polsce nazywane, i to raczej nie będzie dla Was wielkim zaskoczeniem, po prostu złotymi. Z czasem przyjęło się też, że dukaty i floreny zaczęto nazywać w naszym kraju czerwonymi złotymi, z uwagi na ich charakterystyczną barwę, którą nadawała im domieszka miedzi w stopie złota. A dlaczego miedź dodawano do tego stopu? Otóż po to, żeby nadać monetom większą twardość. Jak się zapewne domyślacie, tak jak i współcześnie, również w XV wieku złoto było o wiele cenniejsze od srebra. Dlatego też, jeżeli jednocześnie posługiwaliśmy się monetami złotymi oraz srebrnymi, to trzeba było nieustannie przeliczać ich wartość względem siebie. I tak na przykład złote floreny miały swoją wartość wyrażoną w srebrnych groszach. W drugiej połowie XV wieku przez dłuższy czas w Polsce za jednego złotego florena płacono 30 groszy srebrnych. Ten przelicznik był bardzo przydatny w transakcjach handlowych i zapamiętajcie go proszę, ponieważ przyda się nam w kolejnej części naszej historii.
XVI wiek nie bez powodu nazywany jest Złotym Wiekiem Rzeczpospolitej. Polska, połączona Unią z Wielkim Księstwem Litewskim, stała się dużym terytorialnym państwem, silnym, z którym liczono się na arenie międzynarodowej. W nową epokę wprowadził nas król Zygmunt Stary. Był on przekonany o tym, że podstawą dobrze rozwijającej się gospodarki jest silny pieniądz, a jednocześnie zależało mu na tym, aby w naszym kraju produkowane były wartościowe monety takie same jak te, które napływały do nas z zagranicy. Dlatego przeprowadził on wielką reformę monetarną. Dzięki niej w Polsce zaczęły być produkowane dukaty, grosze, a także wcześniej u nas nieznane trojaki i szóstaki, czyli monety o wartości odpowiednio 3 oraz 6 groszy. No i teraz spójrzmy, ile różnych monet używanych jest jednocześnie na terenach naszego kraju. Zarówno te produkcji krajowej, jak i te wszystkie monety, które napływały do nas z zagranicy. Jak się zapewne domyślacie, one wszystkie musiały być względem siebie przeliczane. No i to stanowiło dosyć duże wyzwanie dla kupców, ale król Zygmunt pomyślał również o tej niedogodności. W 1528 roku wprowadzone zostało pojęcie polskiego złotego. Czyli w tym momencie pojawia już nam się jeszcze nie moneta, ale jednostka obrachunkowa, która warta była 30 groszy. Pamiętacie, jak to było wcześniej z florenem? Jeden złoty floren był przeliczany na 30 srebrnych groszy. I teraz pojawia się podobne przeliczenie, czyli mamy jednego polskiego złotego, który jest wart 30 groszy, 30 srebrnych groszy. Złoty polski znalazł zastosowanie przy przeliczaniu dużych sum, czyli na przykład przy wypłacie żołdu dla wojska, przy poborze podatków oraz przy dużych transakcjach handlowych i kupnie nieruchomości. Przenieśmy się teraz w czasie do panowania syna Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta. Za jego czasów na naszych terenach zaczyna pojawiać się dosyć ważna w naszej historii moneta, czyli tak zwane półkopki. Tutaj możemy je zobaczyć, były bardzo duże, srebrne monety. Skąd nazwa półkopek? Otóż w Wielkim Księstwie Litewskim popularną jednostką była wówczas kopa, czyli 60 jednostek. Natomiast, jeżeli tutaj mamy nazwę półkopek, to wskazuje to, że moneta ta warta była jednostek 30, w tym wypadku 30 srebrnych groszy. Jeżeli przyjrzymy się jej z bliska, możemy zobaczyć na awersie, tutaj 30, tak, czyli wartość 30 groszy, natomiast na rewersie możemy zobaczyć symbole ziem, które w tym czasie wchodziły w skład Królestwa Polski oraz Litwy. Czyli możemy tutaj zobaczyć polskiego orła, litewską pogoń, żmudzkiego niedźwiedzia, krzyż wołyński oraz archanioła Michała trzymającego miecz, który był symbolem Kijowa. Dodatkowo w środku możemy zobaczyć także węża, czyli symbol rodziny Sforców, rodu, z którego pochodziła matka Zygmunta Augusta, królowa Bona. Ale nie możemy powiedzieć, że jest to nasza pierwsza polska złotówka, ponieważ monety te produkowane były na terenach Litwy, gdzie miały one nieco inne wartości niż monety polskie. I tak naprawdę dopiero w 1580 roku za czasów króla Stefana Batorego wprowadzono pieniądz wspólny dla całego terytorium Rzeczpospolitej. W dzisiejszym odcinku dowiedzieliśmy się, skąd wzięła się nazwa złoty, jak funkcjonował złoty polski jako jednostka obrachunkowa oraz dokładniej przyjrzeliśmy się półkopkowi. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i serdecznie zapraszam do obejrzenia Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego. Tablica końcowa. W rolach głównych wystąpili półgrosz Kazimierza Jagiellończyka z XV wieku, dukat węgierski z drugiej połowy XV wieku, grosz Zygmunta I Starego z 1528 roku,
półkopek Zygmunta II Augusta z 1564 roku. Logo NBP. Narodowy Bank Polski.